Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie na konferencji Edukacja Obywatelska w MOS-ach, MOW-ach i szkołach branżowych. Cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj z Państwem. Witamy Państwa z naszego konferencyjnego studia. Ja nazywam się Monika Prus i jest ze mną też Michał Tragarz. Oboje pracujemy w Centrum Edukacji Obywatelskiej i dzisiaj będziemy z Wami, z Państwem przez cały dzień przeprowadzać Państwa przez to nasze dzisiejsze wydarzenie. Konferencja jest organizowana w ramach programu Oby Młodzież, w ramach obszaru Angażuj Obywatelsko przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dzięki naszemu wsparciu, naszego partnera MEA Credit Suisse Foundation. Oprócz tego patronat honorowy nad konferencją objął Ośrodek Rozwoju Edukacji. Bardzo serdecznie witamy młodzież, uczniów i uczennice, którzy realizowali projekty w ramach programu. Bardzo serdecznie witamy również opiekunki, nauczycielki, które pracowały z zespołami młodzieżowymi, a także wszystkich obecnych na dzisiejszym spotkaniu, zainteresowanych tematyką edukacji obywatelskiej. Bardzo się cieszymy, że Państwo z nami są. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe i inspirujące spotkanie. To, co dzisiaj mamy w planie na naszą konferencję, zaczniemy od tego, co było istotą programu Oby Młodzież, czyli prezentacji projektów młodzieżowych. Zaprosiliśmy kilka zespołów do tego, żeby opowiedziały o tym, co działo się, co robili i jak z tego skorzystali. Następnie zaprosimy Państwa na krótką przerwę, ale będzie to przerwa połączona z networkingiem, z integracją i poznaniem się. A po przerwie w panelu zaprosiliśmy ekspertki i nauczycielki ze szkół z programu Oby Młodzież do tego, żebyśmy porozmawiali o tym w ogóle, dlaczego temat edukacji obywatelskiej w MOS-ach, MOW-ach, szkołach branżowych jest ważny, co to znaczy dobra edukacja obywatelska, jakiego rodzaju działania możemy prowadzić. Następnie po panelu o godzinie 12:30 zaprosimy Państwa już do takiej pracy warsztatowej. Zaproponowaliśmy trzy tematy do wyboru i będą Państwo mogli wybrać i uczestniczyć przez półtorej godziny w warsztatach prowadzonych przez naszych trenerów i trenerki. Czas trwania do godziny 14:00. A tymczasem, zanim przejdziemy do kolejnej części naszego programu, chciałbym zaprosić do powitania wszystkich uczestników, uczestniczek konferencji Elżbietę Krawczyk, członkinię zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry, bardzo dziękuję Moniko i Michale. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło powitać Państwa w imieniu zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przed nami szereg ciekawych prezentacji, rozmów i spotkań w formule warsztatowej. To okazja do podsumowań, do podzielenia się doświadczeniami, ale też do takiej refleksji na przyszłość, jak skutecznie wzmacniać kompetencje społeczno-obywatelskie u młodzieży. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowania dzisiejszego wydarzenia. Gratuluję szkołom, które wzięły udział w programie Oby Młodzież i bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję posłuchać o projektach, jakich podjęła się młodzież. W misji Centrum Edukacji Obywatelskiej podkreślamy znaczenie obywatelskiego działania. Wierzymy, że społeczeństwo obywatelskie to wspólnota, która potrafi wzajemnie się wspierać, która rozumie, czym są wartości demokratyczne i potrafi brać odpowiedzialność za swoje działania. Tego powinniśmy uczyć się w praktyce, tego powinniśmy doświadczać od najmłodszych lat, a taka możliwość powinna być otwarta dla każdego. Wierzę, że doświadczenia zebrane w trakcie realizacji programu Oby Młodzież pozwolą nam lepiej odpowiadać na potrzeby placówek, do których kierujemy tę ofertę i umacniać w nich znaczenie edukacji obywatelskiej. Dziękuję wszystkim, którym także na tym zależy i wszystkim, z którymi mamy okazję w tym zakresie współpracować i życzę Państwu dobrego spotkania. Bardzo dziękuję, Elu. Szanowni Państwo, to, co dzisiaj się wydarzy, ta dzisiejsza konferencja jest podsumowaniem pracy, która miała miejsce w roku szkolnym 2019-2020. No, oczywiście w planie mieliśmy spotkać się na żywo i umożliwić też Państwu spotkanie się właśnie z naszymi uczestnikami. Natomiast musieliśmy zrobić to w wersji zdalnej. Mam nadzieję, że będzie to też pokazywało właśnie istotę tych działań. Krótko chciałem jeszcze powiedzieć o tym, dlaczego
dlaczego w ogóle ten projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej zdecydowało się zrealizować. Jak Państwo wiedzą, my zajmujemy się różnego rodzaju programami edukacyjnymi. Proponujemy szkołom publicznym w Polsce zarówno działania, które są skierowane dla nauczycielek, nauczycieli, doskonalenie uczenia i nauczania, jak również inspirujemy i dajemy przykłady właśnie projektów społecznych, które młodzież może realizować w bardzo różnej tematyce. Natomiast przez wiele, wiele lat obserwowaliśmy, że w tych naszych projektach biorą udział przede wszystkim właśnie szkoły, wiadomo, podstawowe, ponadpodstawowe, ale bardzo mało jest placówek szkół branżowych i właśnie młodzieżowych ośrodków socjoterapii i wychowawczych. Były pojedyncze oczywiście, ale było to stosunkowo mało. Zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, żeby właśnie tematykę edukacji obywatelskiej przybliżyć tym placówkom, w której wydaje nam się, że ten temat też jest bardzo ważny. No i właśnie dzięki właśnie współpracy, dzięki otwartości Fundacji Credit Suisse udało nam się ten taki pomysł wprowadzić tego projektu, w którym najpierw przeprowadziliśmy diagnozę, badania społeczne tego, jak w ogóle edukacja obywatelska jest postrzegana w tych placówkach. To chwilę też powiemy o tym jeszcze w dalszej części naszego spotkania, co z tych badań wyniknęło. No i w odniesieniu do tej diagnozy też właśnie powstała ta formuła tego programu, w którym pracowali nasi uczestnicy. Dokładnie. Dzisiaj obecnie trwa już druga edycja programu Oby Młodzież, ale my dzisiaj świętujemy to, co się odbyło w pierwszej edycji. I za nami 17 projektów, które młodzież przeprowadziła, no też w specyficznych trochę niespodziewanych okolicznościach. Niemniej udało się zrealizować te przedsięwzięcia i były one realizowane w ramach czterech obszarów tematycznych, czterech ścieżek. Była to ścieżka Młodzi w akcji, Klimat to temat, Sztuka zaangażowania i Młodzi przedsiębiorczy. Ścieżki tematyczne zaplanowaliśmy wokół takich obszarów, które są w Centrum Edukacji Obywatelskiej już prowadzone od wielu lat, te programy. Natomiast my właśnie zachęciliśmy młodzież, żeby w ramach tych tematów sami zrealizowali swoje przedsięwzięcie. I muszę powiedzieć, że była to właśnie ogromna samodzielna praca naszej młodzieży. Przede wszystkim młodzież sama zorganizowała diagnozę, zaplanowała działania, aplikowała również o grant i samodzielnie przeprowadziła swoje pomysły przy wsparciu opiekunów oraz mentoringu. Niemniej stawialiśmy tutaj bardzo dużo na właśnie poczucie autorstwa i samodzielności. Także cieszymy się, że dzisiaj spotkamy się z trzema zespołami. Planowaliśmy z czterema, ale tutaj sytuacje techniczne bywają różne, więc oczywiście wspomnimy o tym zespole. Natomiast trzy zespoły są aktualnie z nami i jest to zespół z Lidzbarka Warmińskiego, z Wielunia i z Wałbrzycha. I za chwilkę będziemy mieli okazję z Wami porozmawiać i poproszę tutaj właśnie o połączenie z pierwszym zespołem, z Lidzbarkiem, z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym z Lidzbarka. Cześć, witajcie. Czy mnie słychać? Cześć, bardzo się cieszę, że jesteście. Słuchajcie, wy zrealizowaliście projekt w ramach ścieżki Młodzi w akcji i były to dawne gry i zabawy. I dużo się bawiliście, ale też mieliście dużo pracy, prawda? I słuchajcie, jestem ciekawa waszego wrażenia, co wam się najbardziej podobało. Opowiedzcie trochę o tym, co zrobiliście. Wyjazd do Warszawy. Wyjazd do Warszawy, zapoznanie nowych osób i atrakcji pobytu w placówce. Okej, czyli to były takie elementy, to ja tylko uzupełnię, że wyjazd do Warszawy to było nasze pierwsze spotkanie, kiedy wszystkie zespoły się spotkały i ze sobą pracowały wspólnie, planowały te działania, a potem wracały do swoich placówek i tam już same musiały przeprowadzać właśnie projekt. Tutaj mamy nawet zdjęcie waszej wielkiej gry, ale były też takie gry, które z pozoru
są bardzo proste, ale zaangażowały dużo osób z waszego ośrodka, prawda? Czyli te, ja pamiętam, że furores były skoki na skakance, prawda? I turniej skoków na skakance. Opowiedzcie, jak się wam udało przekonać, żeby inni chłopcy z waszego ośrodka skakali na skakance? Normalnie. No mnie tutaj tutaj. Namówiliście ich, rozumiem, na pewno. Mamy trochę wtedy po prostu, żeby się odezwać. Może podpowiem trochę chłopakom, że dużą rolę odegrały osoby dorosłe, które pierwsze wychodziły skakać na skakance, kręcić hula hop, odbijać różnymi przedmiotami, bo graliśmy i w balona, i w piłki, i toczenie takiej ciężkiej 10-kilogramowej piłki po podłodze. No to najpierw wychowawca zaczął, że jak się wychowawcę udało, to i cała reszta po prostu na hura działała. Jasne, oczywiście. Wiem też, że udało wam się zaangażować wiele osób, czyli jakby przeprowadzaliście te turnieje sportowe, jakieś gry i zabawy właśnie, które wcześniej sobie opracowaliście z wieloma osobami z waszego ośrodka. Czy byli zadowoleni z tego, że mogą uczestniczyć w takich, mogą wziąć udział w takich zabawach? Bardzo. Bardzo. Słuchajcie, i też mogę tutaj zdradzić, że w tym roku też realizujecie projekty, nie poprzestaliście na tym, realizujecie projekty dalej i wiem, że skoki też będą na skakance i różne inne sportowe rzeczy, ale też inne programy z nami. Wiem, że bierzecie udział na przykład w programie Poczytajmy. Czy wy też jesteście zaangażowani, czy już zupełnie inne osoby? To jest inne osoby. Już inne osoby. O, te dwie osoby, o tu, niech ktoś nie pokaże. Oni są... Ja wiem, że to jest tak, że to jest, ja sama się, słuchajcie, stresuję tym wystąpieniem, więc to nie jest, więc na spokojnie tutaj widzimy was, widzimy, nie ukryjecie się, tam się próbujecie schować, ale widzimy i bardzo się cieszymy, że w tym roku też chcecie dalej kontynuować jakieś takie ciekawe działania w projekcie. Słuchajcie, a co, czy chcielibyście jeszcze coś dodać, co było na przykład trudne w tym, co robiliście? Co wam się na przykład nie udało, albo co było trudne? No co było trudne? Trudne to, największą trudnością to w realizacji tego całego projektu to było brak możliwości przemieszania się między grupami wychowawczymi. Brak wychowawców, nie było jakby... Czyli takie problemy, które gdzieś my przez ostatni rok też, z którymi się mierzyliśmy, czyli właśnie te wszystkie działania, które gdzieś sobie zaplanowaliście na początku, trzeba było też zmodyfikować. Niemniej wiem, że właśnie bardzo dużo osób się zaangażowało i na terenie, takim jak mogliście, na terenie ośrodka się te projekty odbywały. Słuchajcie, to co? My życzymy wam dalszych sukcesów i dziękujemy, że jesteście tutaj z nami. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mówili o projektach młodzieżowych bez chociażby zobaczenia was jako młodych ludzi, którzy właśnie pracowali bardzo ciężko w ubiegłym roku. Także bardzo wam dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia, mamy nadzieję, w innych projektach naszych. Dziękujemy. Cześć. Cześć. Dobrze, czyli to był zespół z Lidzbarka, a teraz połączymy się za chwilę z zespołem kolejnym z Wielunia, ale jeszcze tutaj chciałam dać taką przestrzeń, żeby pokazać Państwu projekt, który no niestety nie udało nam się połączyć z autorką, z jedną z osób, która uczestniczyła w tym projekcie. I to jest zespół ze
z branżowej szkoły z Chorzowa i chcę tutaj tylko dać taki sygnał, że to był bardzo ciekawy projekt i będzie o nim więcej mowa też w panelu ekspertów, ponieważ będzie z nami opiekunka tego projektu. Natomiast był to projekt realizowany w ramach ścieżki Młodzi Przedsiębiorczy i osoby, które uczą się, część z nich jeszcze została w szkole, część już została, jakby już jest, ukończyła szkołę i te osoby z różnych zawodów, z różnych kierunków kształcenia w szkole zawodowej zdecydowały się na taki projekt wyzwania ekonomicznego i założyli firmę, która zajmuje się renowacją części samochodowych na przedmioty użytkowe, ładne przedmioty, meble, które firma może sprzedawać. I z tego co wiem, to bardzo wiele osób się zaangażowało w ten projekt, również ze społeczności lokalnej i nawet grupa z Chorzowa z pomocą właśnie osób, które w społeczności lokalnej działają, sprowadziła do szkoły kanapę samochodową, której się właśnie podjęli renowacji. Wiem, że jeszcze prace renowacyjne nawet jeszcze trwają, natomiast kanapa będzie takim miejscem, które gdzieś odpoczynku w szkole i takiego prototypu pokazania, co firma Batco Car ma do zaoferowania. Także połączymy się później z opiekunką tego projektu. Pozdrawiamy bardzo Monikę, która miała dzisiaj z nami wystąpić. No niestety techniczne tutaj, tak to będzie w tym wydarzeniu, że różne rzeczy się będą przytrafiały, ale cieszymy się, że za chwilę już tutaj będę mogła porozmawiać z zespołem, a właściwie z przedstawicielką zespołu z Wielunia. Czy mnie słychać? Czy mogę się teraz połączyć z Klaudią? Tak, tak, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. Słychać i widać, wszystko jest w porządku. No właśnie, wasze wyzwanie to było przedsięwzięcie organizowane w ramach ścieżki Sztuka Zaangażowania. Ale wydaje mi się, że było tam też wiele takich aspektów przedsiębiorczych, bo dzięki temu, co zrobiłyście, to wypromowałyście też wasz zawód. Więc opowiedz, o co chodziło w kapeluszach z fryzur. O co tam chodziło? Co to był za projekt? No przede wszystkim, no jednak wszystkie trzy byłyśmy związane z zawodem fryzerką. No to stwierdziłyśmy, że po prostu zrobimy fryzury ślubne w danym okresie i z tym kapeluszem po prostu to był barok i to Ciertykowski, który wymyślił tą fryzurę i my się inspirowali. Mhm. I zrobiłyście sesję zdjęciową i reklamową waszej szkoły, prawda? Tutaj mamy nawet na slajdzie, to były materiały, które też już zostały w szkole, które będą też używane później. I opowiedz, co było dla ciebie takie najważniejsze w tym przedsięwzięciu, w tym projekcie? Najważniejsze dla mnie było przede wszystkim zrealizowanie tego projektu, też dowiedzenie się, jak to w ogóle wygląda, jak wygląda organizowanie, planowanie jakichkolwiek takich przedsiębiorstw. No jednak miło spojrzeć na ten czas, bo Ja też wiem, że wy w ogóle jakby miałyście też taki moment promocji waszego projektu i wiem, że na przykład udzielałyście wywiadu do lokalnej gazety czy portalu internetowego. Jakie to było doświadczenie dla ciebie? Znaczy się, no ja akurat tego wywiadu nie udzielałam, bo nie mogłam wtedy. To były moje koleżanki, których teraz no, dzisiaj nie ma, bo też nie mogły, no to one są już dzieci, Kasia, tak, już po prostu skończyły szkołę. Już są już pracują po prostu teraz. Mhm.
Super. Czyli jakby wiele działań się odbyło. Była właśnie też zaplanowana promocja, była sesja zdjęciowa. Czy udało wam się też, jaka była reakcja też innych uczniów i uczennic na te wasze materiały? Czy, bo jestem ciekawa, czy w jakiś sposób im się to podobało, czy jaki był odbiór tego waszego projektu? No, przede wszystkim u nas w szkole są takie banery i jednak jak się wchodzi do tej szkoły i widać, to też dużo osób zwracało na to uwagę i też się tak no, pytało i dzięki temu też jest dużo nowych osób, jako w sensie w tym zawodzie się zgłosiło teraz do pierwszej klasy, więc myślę, że to też dało tak, no też przyczyniło się do tego, że wybrali jednak ten zawód. Lajkowali na stronę. Śledzili też na stronie internetowej. Jasne. Super, bardzo się cieszę. Czyli ty jeszcze zostałaś w szkole, tak? Jesteś jeszcze w tym roku, tak? W szkole, a reszta już dziewcząt jest już dalej, kontynuuje pracę w tym momencie. Czy planujecie jakieś, to będzie pytanie, na które się nie umawiałyśmy, ale może, czy planujecie jakieś projekty, wyzwania w tym, w kolejnych latach? To też może być pytanie do waszej opiekunki, ale właśnie jestem ciekawa, czy coś jeszcze się w planach tutaj pojawia? No jeżeli będzie jakaś możliwość, to na pewno raczej bym brała udział i się kształcił też bardziej. To ja już podpowiem, wzięłam już udział, zgłosiłam się do Odpowiadaj na globalne wyzwanie Europa o klimacie i już 28 stycznia biorę udział w webarium, oczywiście zorganizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tak myślałam, że może ta pandemia wyciszy trochę te działania. Ale widzę, że niestety no nie można funkcjonować bez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Coś ciągnie człowieka do was po prostu. No też nie umawialiśmy się, nie prosiliśmy tutaj o taką reklamę, ale bardzo się cieszymy, że to już kolejny zespół, który deklaruje chęć kontynuowania, więc widać, że wam to dużo daje. Ale mnie jeszcze jedna rzecz ciekawi, bo wasz projekt nazywał się Fryzury inspirowane lokalnym dziedzictwem kulturowym. Czy jeszcze mogłybyście powiedzieć właśnie, jakie to było konkretnie dziedzictwo i w ogóle skąd ten pomysł, jak na to trafiłyście, że no właśnie taka inspiracja? Dziewczyny szukały takiego tła do tej sesji i Klaudia pojechała do... Szoromie pojechaliśmy i tam przeprowadziliśmy sesję zdjęciową. To jest taki dworek przedstawiający z XVII wieku, przedstawiający wnętrza dworskie i uznały, że to jest bardzo ładne tło do zrobienia zdjęć. A też właśnie mentorka pani Małgorzata Milber podpowiedziała nam, że przecież mamy niedaleko 30 kilometrów do miasto rodzinne takiego słynnego fryzjera Antoana Cierpikowskiego i to też było dla nas inspiracją. A ponieważ mamy też rzeźbę, to też wykorzystałyśmy tą rzeźbę Wieczna Miłość. Tam tylko kawałek jest tej ostatniej dziewczyny, zresztą to jest właśnie praca tutaj siedzącej Klaudii. I myślę, że takim plusem a propos poprzedniego wątku, to jest fakt, że dziewczyna, która już wyszła tam, Klaudia Podgórniak, powiedziała, że ten projekt był najprzyjemniejszym wspomnieniem jej ze szkoły branżowej. Więc to miłe. Bardzo się cieszymy i bardzo to inspirujące. No też dużo wątków połączyłyście tak naprawdę, tych artystycznych, co też pokazuje właśnie, że jak najbardziej sztuka może być użyteczna i może być wykorzystywana również właśnie w zdecydowanie bliskiej waszemu zawodowi aktywności. Bardzo, bardzo ciekawy projekt. Tak, i tam na jednym ze zdjęć właśnie widać, że te fryzury były w kształcie kapeluszy, co w ogóle
też było bardzo na pewno wymagające od was jednocześnie i sztuki fryzjerskiej i tutaj połączenia właśnie tych umiejętności zawodowych oraz właśnie projektowych, które łączyły się z zaplanowaniem działań, z tym, żeby je zrealizować, wypromować, znaleźć ten wątek właśnie taki lokalny. Także bardzo, bardzo wam gratuluję i dziękujemy, że się z nami połączyłaś dzisiaj. Życzymy wszystkiego dobrego i połączymy się chyba z następnym zespołem, prawda? Dobrze, to dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy. I z nami teraz będzie już ostatni zespół. To będzie zespół z Wałbrzycha, zespół mężczyzn z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. I oni, słuchajcie państwo, oni bardzo dużo sobie zaplanowali. Zorganizowali też przedsięwzięcie takie ekonomiczne, połączone z współpracą ze społecznością lokalną, z diagnozą, założyli firmę porządkującą ogrody i z tego co wiem, to tutaj właśnie było takich dużo, dużo działań, ale chłopcy działali bardzo prężnie i niektóre działania się udało nawet zrealizować, ale mam już nadzieję, że to ekipa tutaj z Wałbrzycha nam po prostu o tym opowie. Jesteście? Dzień dobry. Witamy, są z nami chłopcy, są z nami też opiekunowie grupy, Marta Skowrońska i Robert Jarosz. Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Słuchajcie, opowiedzcie trochę o tym, co to był za pomysł, skąd on się wziął. To może na początek takie dwa pytania. Pomysł wziął się z pomysłu po prostu, że wokół naszej szkoły mieszkają ludzie, którzy mają duże ogrody i po prostu nic z nimi nie robią, więc my wpadliśmy na pomysł, że otworzymy młodzieżową ogrodniczą straż i zaczniemy działać w tych ogrodach, porządkować, sprzątać. Mhm. I najważniejsza była współpraca i że wpadliśmy też na pomysł po prostu, że z tych owoców, co na przykład ludzie mają w tych ogrodach i w ogóle, to moglibyśmy je brać, jakby nam na to pozwolili oczywiście, i przerobić je na przetwory, drzemy i w ogóle. Czyli takie połączenie w ogóle dwóch wątków i też zakładające dużą taką współpracę ze społecznością lokalną. Wiem, że byliście też na wycieczce, prawda, w przetwórni, czyli jakby, jak wam się tam podobało, czego się tam dowiedzieliście? Jezu, dużo się doświadczyliśmy, dużo, że to nie jest takie łatwe, jak sobie myśleliśmy, założenie firmy i w ogóle. I najważniejsze to była wiara w siebie i współpraca, tak? No i oczywiście dobra atmosfera z opiekunami naszymi, którzy nas prowadzili. Mhm. Bardzo, no, to, ten pomysł na to działanie no, bardzo zakłada bliską taką właśnie współpracę z sąsiadami waszego ośrodka. Czy powiecie krótko właśnie, jak to wyglądało, jakie były reakcje waszych sąsiadów, mieszkańców okolicy, czy się właśnie chcieli z wami współpracować, jak to wyglądało? No, odwiedzaliśmy tutaj właśnie sąsiadów wokół naszego ośrodka i oferowaliśmy im nasze działalności i w sumie byli nawet zainteresowani, ale... Myśleliśmy, że odbiorą nas źle, odebrali nas bardzo dobrze. O, więc właśnie. Byliśmy... Dokładnie. Także ta społeczność, ta współpraca ze społecznością też tutaj, no podejrzewam, że gdyby były też inne okoliczności, to pewnie ona by się rozwinęła bardziej, prawda? Gdybyście mogli... Tak, że tutaj trochę te działania zostały przerwane. Niemniej, po pierwsze, zaplanowaliście, w ogóle dowiedzieliście się też, prawda, jakie są wyzwania z tego, znaczy w tym przedsięwzięciu, żeby założyć w ogóle firmę. I jak myślicie, co jest najtrudniejsze w założeniu firmy?
jest najtrudniejszym, to w sumie no nie wiem, no. Po prostu to, żeby samemu sobie nie da się rady, że zawsze są potrzebne ręce do pracy. I, dokładnie. No, i oczywiście. Współpraca jest najważniejsza. Właśnie. I ludzie, którzy ci pomogą, zawsze osoby, na które możesz liczyć. Oczywiście, czyli jakby jest tutaj wiele takich wątków. Wiem, że musieliście najpierw poznać wszystko to, co jest właśnie związane z założeniem firmy, z jak to się w ogóle robi. I myślicie, że chcielibyście w przyszłości mieć swoje firmy? Tak. No, to nas dużo nauczyło, że dało nam do myślenia, że na przykład w przyszłości nam to pomoże w otworzeniu własnych firm. Mhm. No i mam nadzieję, że jak na przykład my opuścimy naszą szkołę, bo już pod koniec roku kończymy, to że to nam się to przyda i no, że po prostu będzie dalej ktoś naszą firmę prowadził, tak? Super. A czy myślicie, że jak już będą sprzyjające okoliczności i będziecie mogli jakby wrócić do waszej firmy, to czy widzicie szansę kontynuacji otworzenia na razie? Nie. Oczywiście. Tylko to przerwał. Rozumiem. Są z nami wasi opiekunowie. Z Martą spotkamy się później na panelu dyskusyjnym na temat właśnie wyzwań związanych z edukacją obywatelską. Robert, to tylko ja chciałam zapytać o taką najfajniejszy aspekt bycia liderem takiego fajnego zespołu. Coś tutaj, dasz nam jakieś od siebie jakieś wrażenia? Wiem, że się na to nie umawialiśmy, ale trudno, zaryzykuję. Wrażeń mieliśmy bardzo dużo, a to, co najbardziej utkwiło mi i chłopakom w pamięci, to jest to, że przetarliśmy jakiś taki szlak, który przecieraliśmy pierwszy raz. Teraz młodsi uczniowie naszej szkoły mogą już spokojnie przejść tą ścieżką przetartą przez tych, którzy już są absolwentami w tej chwili. I myślę, że tą firmę będą kontynuować dalej tą działalność, bo osobiście w tej diagnozie uczestniczyłem, tutaj chodząc po bliskich ulicach i rozmawiając z mieszkańcami. Oczywiście ja ich znam wszystkich, bo tutaj pracujemy już bardzo długo, my, pan dyrektor, także my znamy się z tą lokalnością, ale chłopców oni różnie postrzegali. Ja też byłem mile zaskoczony, że oni zapraszają mnie do tych ogrodów, oferują te owoce, że bardzo chętnie przyjęli taką propozycję na tą działalność właśnie, żeby te ogrody tam porządkować, żeby gałązki przycinać, trawniki kosić. Także myślę, że gdyby nie ta pandemia, to byśmy na pewno mieli wiele już takich zleceń za sobą, a muszę tutaj jeszcze się pochwalić, że raz wspólnie z Domem Pomocy Społecznej tutaj w pobliskim miasteczku w Szybonicach, żeśmy pomogli i takim właśnie siostrom zakonnym tutaj uporządkować cały taki sad. Także mieliśmy sad taki owocowy, takie pierwsze zlecenie, bardzo duże, bo to będziemy tam musieli tylko jeszcze wrócić. Także jak najbardziej pozytywnie nastawieni jesteśmy do tych działań i myślę, że będziemy dalej się obracać w kręgu działalności. Także ode mnie to tyle. Dziękuję i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życia. Dzięki. Dzięki. Właśnie to, że w pewnym momencie pojawiła się ten aspekt jakby drugiego wymiaru założenia tej firmy, czyli najpierw założyliście, że to będą ogrody, a potem się pojawiły owoce i co tutaj zrobić. Także fajnie zareagowaliście po prostu na tą potrzebę otoczenia, tak? I dziękujemy wam bardzo, prawda? Tak. Czy coś jeszcze Michał? Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie w tym projekcie widzimy taką, myślę, że ważny aspekt, o którym powiedzieliście, że to wyjście do społeczności, bo wspólną cechą tych wszystkich działań, które my proponujemy naszym uczestnikom, jest to, że te projekty właśnie nie dzieją się tylko w ośrodku, nie dzieją się tylko w szkole, tylko właśnie młodzi ludzie wychodzą na zewnątrz, na pierwszym etapie wychodzą na zewnątrz, żeby się dowiedzieć właśnie, co jest potrzebne, jakiego rodzaju działanie, czy tak jak w tym wypadku usługa może być potrzebna, czyli też ten pomysł wynika z właśnie otoczenia, ale właśnie i ten etap działania również jest, nie ogranicza się tylko do samej placówki, tak? Tylko jest wyjście na zewnątrz, co szczególnie właśnie w przypadku takich ośrodków jak Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze czy socjoterapii jest ważne, bo tak jak tutaj zresztą wspomnieliście, ale to też słyszeliśmy od innych uczestników, często właśnie ta opinia sąsiadów nie jest najlepsza, są różnego rodzaju
stereotypy, które panują, czy czasem nawet niechęć tej społeczności lokalnej. I tego typu działania na pewno pozwalają to przełamać, jakby pokazać, że tak naprawdę właśnie młodzież z Mosów Mowów jak najbardziej jest częścią, ważną częścią tej społeczności lokalnej. Tak, i bardzo wam, słuchajcie, chłopcy, dziękujemy i życzymy wam dużo sukcesów i żebyście, mam nadzieję, że za jakiś czas może usłyszymy o 3 super firmach na przykład, które gdzieś się stworzą już jak skończycie szkołę na przykład. I bardzo wam dziękujemy, że zdecydowaliście się dzisiaj z nami być i życzymy wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, za chwilę odbędzie się kolejna część naszej konferencji. Zaprosimy Państwa na panel dyskusyjny o tym właśnie, jak edukacja obywatelska działa bądź nie działa i rozwija się w szkołach branżowych, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. I zaprosiliśmy do tego grono ekspertek, ale przede wszystkim, które patrzą na ten temat z poziomu praktycznego, więc będziemy mogli sobie posłuchać. Będziecie mogli Państwo w tym panelu uczestniczyć, będąc na platformie. Natomiast jeszcze tutaj małe przypomnienie na temat tego, w jaki sposób to wydarzenie się odbywa. Mianowicie teraz jesteśmy na głównej scenie i wrócimy do niej o godzinie 11, czyli będzie można ponownie wejść w ten obszar na platformie. Tam jest właśnie, on jest zaznaczony jako scena główna. Przypominam, że macie Państwo do dyspozycji czat, gdzie można pisać o wrażeniach, o pytaniach, można ze sobą rozmawiać, można wysłać nawet wiadomość do osoby, do konkretnego uczestnika, uczestniczki. A teraz za chwilę mamy do zaproponowania taką zabawę, która będzie w czasie przerwy organizowana. Mówię zabawa, ponieważ to trochę taka randka w ciemno. Mianowicie będziecie mogli wziąć udział w networkingu, czyli poznania się trochę, takiego sieciowania się. I będzie się to odbywać w ten sposób, że klikając właśnie w networking, w taką ikonkę, którą macie po lewej stronie na platformie, zostanie wylosowana osoba do rozmowy i będzie można ze sobą chwilę porozmawiać. I mogą być to rozmowy na temat tego, co usłyszeliście, co było dla was ciekawe na tym pierwszym naszym etapie dzisiejszego spotkania, ale też ogólnie o waszych doświadczeniach z projektami, z edukacją obywatelską i też może macie za sobą już właśnie doświadczenia angażowania młodzieży i w metodzie projektu. Także serdecznie Państwa na tę część zapraszamy. Jeszcze tak dodam jako taki smaczek, tak już trochę zdradzę, że my dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa również publikację, która zbiera wszystkie nasze projekty, ponieważ to, co przed chwilą Państwo zobaczyli, to był tylko początek tak naprawdę, bo tych projektów, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, było 17 w tym roku, w ubiegłym roku, bo w tym roku nowa edycja wystartowała i mamy 20 nowych właśnie uczestników i uczestniczek. Natomiast będziecie mogli Państwo zobaczyć te wszystkie projekty w publikacji, gdzie zebraliśmy wrażenia właśnie młodzieży, opisy, ich doświadczenia, też również zdjęcia z tych projektów oraz nasze wnioski, które powstały na bazie tego naszego pierwszego roku doświadczenia w programie, które nazwaliśmy tak sobie w takiej strukturze, nazwaliśmy je modelem edukacji obywatelskiej. I mamy nadzieję, że ten model edukacji obywatelskiej, który my zaproponowaliśmy, będzie też takim przyczynkiem do rozmowy na temat tego, jak ona może być realizowana właśnie wśród uczniów w szkołach branżowych, w MOS-ach i w MOW-ach. I link do tego, do tej publikacji dostaniecie Państwo na czacie. Na pewno też zostanie on wysłany wszystkim Państwu w formie mailowej, także będzie na pewno, dostaniecie na swoją skrzynkę mailową. Jeszcze tak
korzystając z chwili czasu, chciałam jeszcze tylko dodać, że po konferencji będziecie mogli Państwo otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w konferencji, które też dostaniecie Państwo w formie linku i będziemy też prosić o króciutkie odpowiedzi na dwa pytania, takie ewaluacyjne, ale bardzo króciutkie. Czy wszystko? Czy myślisz, że coś na ten moment? Myślę, że czas, żeby Państwa zaprosić na chwilę oddechu, może na kawę, tam gdzie Państwo jesteście i spotykamy się o godzinie 11. Dziękuję bardzo.